Szwecji bardzo dużo mówi się o kolegialności w ostatnich latach. Od 2011 roku, kiedy ustawowo została wprowadzona reforma menedżeryzująca uniwersytety i wprowadzająca de facto zarządzanie korporacyjne, bardzo dużo się zmieniło, zwłaszcza jeśli chodzi o świadomość społeczną i odbiór tego, co się tam działo. Przede wszystkim jest to uświadomienie sobie, czy też właściwie no, z bardzo dużo różnych wielu stron w społeczeństwie szwedzkim, że nie jest to dobry system, taki, gdy uniwersytety działają na zasadach korporacyjnych. Dzieje się to kosztem przede wszystkim nauki, rzetelności, wiedzy, ale także nie poprawia nawet wizerunku rynkowego tych uniwersytetów, no, po prostu tracą swoją świadomość. Największe uniwersytety szwedzkie starały się bronić swoich tradycyjnych form funkcjonowania, zwłaszcza Uniwersytet w Uppsali bardzo silnie obstawał przy zarządzaniu kolegialnym i to jest zresztą bardzo interesujący case, ponieważ oni obecnie z dużą siłą wrócili do kolegialności i starają się ją dostosować do nowych warunków, do nowoczesnych systemów i warunków światowych. Więc w dużym skrócie chodzi o to, żeby uniwersytety i inne organizacje profesjonalne, przede wszystkim uniwersytety, były zarządzane zgodnie ze swoją naturą, zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ze swoją misją, a ta misja polega na no, budowaniu wiedzy i budowaniu nauki i zachowaniu, dbaniu o rzetelność nauki i tego, co jest przekazywane dalej i proponowane przyszłym pokoleniom. I w związku z tym taka forma zarządzania, zarządzanie kolegialne, która została specjalnie w tym celu wypracowana i stworzona, jest to zarządzanie, które opiera się na kryterium wiedzy i gdzie nauka jest naczelnym i najważniejszym kryterium podejmowania decyzji, no jest dostosowane, jest idealnie dostosowane do tego, co uniwersytet powinien robić. Natomiast oczywiście, że w dawnych warunkach, takich jak kiedyś obowiązywały, ta kolegialność była inna, a w tej chwili powinna być inna, bardziej zdemokratyzowana i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo się w tej chwili w Szwecji o tym mówi, pisze, dyskutuje. Między innymi ta fantastyczna książka, którą bardzo polecam, ona jest po szwedzku, ale jest też artykuł, który wysłałam Alkowi niedawno po angielsku, podejmuje tę tematykę, spotka się z ogromnym zainteresowaniem środowiska, więc no, trochę dobrych wieści ze Skandynawii. Dziękuję, pozdrawiam bardzo.